zostałem zarażony przez mojego tatę od dziecięcych lat. Ten sport praktycznie od dzieciństwa mi towarzyszy. Później przeszło to na moich synów. Tata szybko się zgodził, ale z mamą było troszkę ciężej, bo mama się bała, że jakiś będzie wypadek i złamie sobie coś. Ale nie, no szybko to w miarę poszło. Pierwszy raz na żużel zabrał mnie tata i po prostu od tamtego czasu cały czas mi się to podoba. No i sam spróbowałem własnych sił. Zapisałem się do szkółki, chociaż nie było łatwo. No i próbuję własnych sił. Od zeszłego roku chłopcy zaczęli trenować. Z treningu na trening robią tam jakieś minimalne postępy. Nic na siłę, zobaczymy co będzie dalej. Żeby osiągnąć jakiś sukces, to tej pracy jest sporo i trzeba poświęcić się. Dlatego podzieliliśmy się, że ja tu jestem na pitbajkach, chociaż tu mam mniej chłopców do szkolenia. Czyli za gdzieś 30 minut skończymy ten trening i idę tam do trenera Mariusza i będziemy razem działać przy tej większej grupce osób. Zeszły rok już pokazał, że tutaj kurczę ten klub fajnie się rozwija. Teraz mamy Ekstraligę, to już zupełnie. Nasza młodzież, ta obecna młodzież, starsza, to oni tak naprawdę chyba tutaj ściągają tych najmłodszych i to oni tak reklamują ten sport żużlowy u nas w Ostrowie. Pitbajki to jest takie dobre przedszkole żużlowe? Bo to jednak od tego chyba wszystko się zaczyna. No na pewno od tego, bo to wiadomo, że nauczyć się ruszać, skręcać trochę w lewo, trochę w prawo. Każdy kontakt z motocyklem to jest podstawa, żeby później wsiąść na motocykl żużlowy, który jest zupełnie inny niż te pitbajki, ale jak ktoś już ma podstawy panowania nad manetką gazu i ruszania, no to jest dużo wtedy łatwiej. Ty też tak zaczynałeś jako młody chłopak, czy było zupełnie inaczej? Nie, za mój czas nie było pitbajków, były od razu motocykle. Tam na mini żużlowe to zaczynałem chwilkę tam, pojeździłem i później od razu poszedłem na duży tor. Żużel na pewno nie należy do łatwych sportów, nie jest na pewno on taki łatwy, ale jak ktoś chce po prostu, to myślę, że dla niego to nie sprawia w ogóle problemu. Jest duże zainteresowanie tych chłopaków sportem żużlowym? Jest bardzo dużo. Mamy bardzo ich dużo i ciężko jest zapamiętać, który to który jest, ale już teraz po tych paru treningach to już jesteśmy dograni. Moim idolem jest Bartosz Zmarzlik. Chciałbym jeździć tak jak on i żeby moja sylwetka wyglądała tak jak on jeździ. Moim idolem od zawsze był Bartosz Zmarzlik. Podoba mi się jego styl jazdy i to, co on robi na motorze. Czyli macie tych samych idoli, tak? Dopingujecie go na Grand Prix, jak jeździ? Tak. To sprawia największą trudność, jeśli chodzi o jazdę na motocyklu? Wyłamywanie i wychodzenie na prostą potem. Najtrudniejsze jest to, żeby to wszystko połapać, czyli na przykład te łuki, w ogóle to wszystko. Najbardziej mnie dopinguje siostra, brat, rodzice, dziadek, babcia, druga babcia i to wszystko.